Cześć, dziś pokażę Wam, jak ja wykonuję konturowanie twarzy i opowiem Wam o takiej podstawie do tego, jak wykonywać prawidłowo konturowanie twarzy, podkreślenie swoich policzków i kości policzkowych, gdzie należy nakładać bronzer, gdzie róż, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o mnie, to na co dzień najlepiej sprawdza mi się ten puder z Kobo, jest to Sahara Sand, ten jaśniejszy odcień. Ma on bardzo ładny, taki chłodny odcień, który niekoniecznie sprawdzi się przy cerach bardzo ciepłych i opalonych. Natomiast przy bladziochach naprawdę świetny produkt. Również bardzo lubię ten bronzer z Bahama Mama, The Balm. On również ma dosyć chłodny odcień, ale bardziej uniwersalny, bo delikatnie wpada w takie cieplejsze tony. Jest delikatnie cieplejszy niż ten Sahara Sand, ale ciemniejszy. I on się sprawdzi już również przy cerach ciepłych, przy takich bardziej opalonych. Ale ja robiłam też post na blogu o bronzerach, które właśnie mam i które mogę polecić, a które nie, więc Wam podlinkuję tutaj na dole, żebyście sobie zobaczyły ten post. I tak, dzisiaj myślę, że użyję tego bronzera z Kobo, ponieważ jest tańszy i łatwiej dostępny. I do konturowania bardzo dobrze sprawdza mi się na przykład taki pędzel, jest to Glam Brush T13, ale nim można stworzyć taki mocniejszy, intensywniejszy efekt konturowania. Bardzo fajnie również sprawdzi się pędzel do różu, jest to 127 Zoeva. Jeżeli mamy dosyć małą twarz i mamy trochę więcej czasu na konturowanie, to można użyć pędzla T9, na przykład z Glam Brush, ponieważ jest taki mniejszy, ale bardziej precyzyjny. Również bardzo lubię używać tego pędzla, również z Glam Brush, to jest to T12. Ponieważ on jest duży i bardzo szybko możemy wykonturować swoją twarz, ponieważ są kilka ruchów i tak naprawdę mam praktycznie cały policzek nim pokryty. Kolejne pędzle, które jeszcze mogę Wam polecić do konturowania. One są teraz brudne, więc przepraszam Was, ponieważ czekają na pranie. Jest to pędzel np. 101 z Zoewy. Jest to bardzo uniwersalny pędzel, ponieważ można nim nałożyć puder, później bronzer, zarówno róż. Jest naprawdę świetny i właśnie jest bardzo, bardzo uniwersalny, więc myślę, że warto go mieć. On jest dosyć spory, ale jest z takim czubkiem, więc świetnie się sprawdza do bronzera. Również bardzo lubię Glam Brush T8, on też jest taki bardziej kulkowy, ale też taki dosyć mały i też świetnie się sprawdza do konturowania. I ostatni, który mogę Wam jeszcze polecić, jest to 105 z Zoewy, pędzel, który jest ogólnie przeznaczony do rozświetlacza, ale on też świetnie się sprawdza tutaj do konturowania. I tak teraz się zastanawiam, którego pędzla użyć, którym Wam pokazać i myślę, że zrobimy tak, że na jednej stronie pokażę Wam tym pędzlem, jest to Glam Brush T8, bo jest bardzo fajny do konturowania, bo jest dosyć sztywny i właśnie taki kulkowy, jak już wspomniałam. A na drugiej stronie pokażę Wam ten pędzel z Zoewy 101, jak on się sprawdza. Takie podstawy, jeżeli chodzi o konturowanie, to w którym miejscu powinniśmy konturować swoją twarz. Taką linią, która jest uznawana za taką prawidłową i rzeczywiście ona się sprawdza w życiu codziennym, jest tutaj linia od szczytu ucha do kącika naszych ust. I te konturowanie powinno się kończyć mniej więcej tak na miejscu, w którym zaczyna się nasza tęczówka, więc mniej więcej do tego miejsca, najlepiej nawet do kącika zewnętrznego, więc taka linia powinna się znajdować mniej więcej tutaj. Ok, więc najpierw podkreślę to miejsce, o którym wspomniałam, a później przejdziemy do kolejnych partii twarzy. Jak widzicie, robię taką kreskę, zaczynając od tej strony, od włosów. Nie robię takiego dzióbka, czy rybki, jak to się mówi, ponieważ to mi zagłębia kość i to sprawia, oczywiście kot mi to chodzi, i to sprawia, że ten nacisk tego cienia jest inny. Bo jak się na przykład tak zrobię, to tu będę miała większą zaraz intensywność niż tutaj, ponieważ te kości mi się tak załamują. Chociaż jeżeli nie wiecie w ogóle, gdzie macie nałożyć ten bronzer, to wtedy świetnie się sprawdzi ten sposób, ponieważ mniej więcej możecie zacząć, gdzie to powinno się znajdować. Natomiast bez problemu zobaczycie to, jak sobie tak właśnie przyłożyć na przykład pędzel i poczujecie, gdzie ta kość ma opór, gdzie mamy opór właśnie pędzla do kości, wtedy spokojnie będzie widać i czuć, gdzie powinien się ten bronzer znajdować. Najostrzej ma być tutaj na dole. Nie rozcieramy tego bronzera w dół, tylko rozcieramy do góry,
żeby później się ładnie on połączył z różem, który zaraz nałożymy. Jak widzicie, dojechałam tym cieniem mniej więcej tak do zewnętrznej części swojego oka. Dalej nie dojeżdżam, ponieważ wtedy to już jest zbyt widoczne i nie wygląda naturalnie, ponieważ tutaj żaden cienie nam się nigdy nie robią naturalnie, jak wyjdziemy na słońce na przykład. I teraz przechodzę do wykonturowania reszty twarzy. Ja z tego względu, że mam dosyć wysokie czoło, to sobie je zmniejszam, właśnie konturując tutaj miejsce. Jeżeli macie na przykład twarz, lub jeżeli macie w ogóle zakola, bo to jest twarz w kształcie serca, jeżeli macie zakola, to sobie tutaj tylko wykonturujcie tutaj to miejsce. Nie musicie całego czoła konturować, ponieważ ogólnie czoło możecie mieć niskie, a jedynie zakola mieć większe, więc tylko to zakole sobie możecie przyciemnić. I oczywiście zaczynamy od linii włosów i zjeżdżamy delikatnie w dół. Oczywiście dążymy do owalu, ponieważ to powinnam powiedzieć na początku. Jeżeli macie kwadratową twarz i tutaj Wam bardzo mocno wystaje ta kość, to ją delikatnie również można przyciemnić. Ponieważ ciemny chowa i to, co chcecie ukryć, to właśnie przyciemniacie bronzerem. Delikatnie oczywiście tutaj trzeba uważać, ponieważ nie chcemy stworzyć takiego efektu, że na przykład, nie wiem, podkład jest dla nas za ciemny i się odcina od reszty twarzy, od reszty ciała właściwie, tylko delikatny sposób. Również jeżeli mamy podbródek, to delikatnie możemy sobie tutaj przyciemnić to miejsce. Również jeżeli się opalamy, to też często tutaj opalamy najczęściej właśnie to miejsce skroni, więc tutaj też można delikatnie wykonturować. Wtedy stworzymy naprawdę taki ładny, trójwymiarowy efekt twarzy. I jeszcze taką ostatnią rzeczą, którą można wykonturować, natomiast nie każdy potrzebuje tego, jest wykonturowanie nosa. Jeżeli mamy zbyt szeroki nos i chcemy go zmniejszyć, to akurat wezmę sobie trochę mniejszy pędzel 105 cm i można tutaj sobie te brzegi nosa wykonturować. Można również użyć mniejszego pędzla, bardziej precyzyjnego, jeżeli naprawdę chcę bardzo, bardzo mocno wykonturować ten nos. Natomiast ja takiego problemu nie mam, dlatego używam takiego większego pędzla. Jeżeli chcemy skrócić nos, to delikatnie tej czubek nosa możemy przybrązowić. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe konturowanie twarzy. Jeszcze zobaczcie, jak teraz wygląda twarz po tej stronie. Wygląda po tej stronie, jest taka nijaka tak naprawdę, wcale nie w ogóle nie podkreślona, taka smutna trochę, taka płaska. Zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda. Jeszcze od razu nałożę tej róż, żebyście miały jeszcze większy kontrast tego, jak to wszystko wygląda. I później przejdę do konturowania twarzy po tej stronie. Użyję różu z Belle, Tuskin Pocket. I nałożę tym samym pędzlem, którym nakładałam bronzer, bo można tak robić. I nakładam go tutaj na policzek. Można się delikatnie uśmiechnąć i zobaczcie mniej więcej, gdzie mamy ten policzek, gdzie ta jabłuszko nam się tworzy. Natomiast lepiej robić to delikatnie powyżej, ponieważ jak opuszczamy, nie uśmiechamy się, to ta twarz od razu opada. Więc delikatnie można się uśmiechnąć i takim szczycie delikatnie rozetrzeć i ciągnąć do tyłu. Tak jak bronzer zaczynaliśmy od tej strony, tak róż zaczynamy od tej strony. Więc tak wygląda już cała twarz wykonturowana z różem i bronzerem. Można oczywiście jeszcze dołożyć rozświetlacz. Ja akurat tego użyję delikatnie na szczyty kości policzkowych. I używam rozświetlacza z The Balm Mary Luminizer i nakładam tutaj powyżej różu. Tak nam się, to jest najwyższy szczyt naszej twarzy właściwie. I tutaj podkreślamy. Też tak mniej więcej do miejsca, w którym zaczyna nam się tańczówka.
możecie już dokładnie zobaczyć, jak wygląda różnica z wykonturowanym twarzą, a niewykonturowaną. Więc naprawdę możecie zauważyć, że jest spora różnica. I warto jednak konturować swoją twarz, ponieważ to naprawdę zmienia wygląd. I teraz przejdę do użycia tego pędzla z Zoewy 101 i wykonturuję sobie twarz. Czyli powtarzamy. Najpierw zaczynam od zewnętrznej części twarzy, od włosów, kieruję się do środka twarzy, tworząc taką linię i zacieramy ją do góry. Kość wystającą delikatnie można zakryć. Ja tego na co dzień nie robię, ponieważ nie mam jakoś mocno wystającej, więc to jest tylko takie pokazanie Wam pełnego konturowania, co można zrobić z twarzą. Ale tak jak mówię, na co dzień tego nie robię. Na co dzień robię tylko konturowanie tej policzka i czoła. Do różu używam tego samego pędzla, tylko biorę nie na czubek, tylko właśnie na bok tego pędzla. I przykładam tutaj na policzek. I wszystkie te warstwy muszą być ze sobą połączone, zarówno bronzer, róż i rozświetlacz muszą tak się ze sobą, między sobą przechodzić po prostu, żeby nie było jakichś ostrych granic między sobą. I tak wyglądają podstawy konturowania twarzy. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Dowiedziałyście się czegoś nowego. Jeżeli nie wiedziałyście właśnie, w którym miejscu należy konturować swoją twarz, jak to ma wyglądać, to mam nadzieję, że tym filmikiem Wam pomogłam. Teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!